Jingle bells, jingle bells, zima jest, zobaczcie, wreszcie i u nas jest zima. Obserwowałam na YouTubie u dziewczyn, że wszędzie śnieg, a u nas nic i nic, tak tylko troszkę. A tu wreszcie nastał ten czas i mamy śnieg. I tu nawet sporo, chyba by nawet pojeździł na sankach. Tak było przykro wyjść spod tej kołderki. Jeszcze się z wami nie przywitałam, kochani. Witajcie w 11 dniu vlogmasu. Także białym, śnieżnym również u nas. Mega późne popołudnie, nic mi się nie chce. Moi drodzy, dzisiaj będzie vlogmas łóżkowy. Coś tam posprzątałam w domu, przygotowałam sobie jakieś tam pranie na jutro w pralce, włączę dopiero rano. Przy okazji, jak już tu jestem i sobie leżę, nic mi się nie chce, pokażę wam książki, które bardzo mi się podobały. One już, słuchajcie, no ile, ze 4 lata temu je kupiłam i przeczytałam od deski do deski i zachwyciłam się nimi. Słuchajcie, pamiętam jak dziś, jak kupiłam pierwszą część tej książki i zastanawiałam się, o co chodzi, wszyscy to o tej książce mówią, co to jest i w ogóle nie. Totalnie się nie spodziewałam, że to jest taki, wiecie, jak to mówią, erotyk dla mamusiek. A mianowicie mówię o książce 50 twarzy Greya. Oczywiście zachwyciła mnie ta książka, ta cała historia o Christianie i o... Boże, jak ma ta dziewczyna miała na imię? Alice? Chyba Alice, już nie pamiętam. I już nie mogłam się... Słuchajcie, ja tą książkę przeczytałam w jedną nockę i... Już nie mogłam się doczekać, bo nie mogłam tych następnych części dostać nigdzie. Musiałam zamówić przez internet i dosłałam. Słuchajcie, dokupiłam sobie kolejne dwie części. Nowe oblicze Greya i ciemniejsza strona Greya. Oczywiście książki mega lepsze, mega fajniejsze od filmów. Filmy obejrzałam chyba raz. Osobiście uważam, że lepiej najpierw obejrzeć film, dopiero przeczytać książkę, bo film wtedy nie jest już taki satysfakcjonujący. Jak się obejrzy film, słuchajcie, to dostanie się taką zajawkę, a jak się przeczyta książkę, to tam jest więcej, dużo, dużo więcej scenek, sytuacji, szczegółów i w ogóle wartości książki. Ja wiem, że jest wielu przeciwników tych książek i tego filmu. Ja osobiście uważam, skoro erotyk dla mamusiek, ja jestem mamuśka i mi się te książki podobają i uwielbiam je czytać i często do nich wracam. Tak samo jak do Zmierzchu, tak samo do 50 twarzy Greya. Zakupiłam, słuchajcie, jeszcze taki zestaw książek. To jest w stylu
Greja, tylko ta Polka napisała. Jakżeż one się nazywają, kochani? Zaraz wam pokażę, wrócę. No i już sobie przypomniałam, kochani, chodzi o 365 dni Blanki Lipińskiej i również myślałam, że to będzie coś w stylu właśnie 50 twarzy Greja. Podobne, aczkolwiek za bardzo wydaje mi się odwzorowane z tej poprzedniej książki. Oczywiście kupiłam sobie cały zestaw. Ten dzień to nie wiem, to jest chyba druga część, nie, ostatnia. Kolejne 365 dni to jest część druga i 365 dni mam, ale pożyczyłam sobie, nie wiem, chyba nawet siostrze, wydaje mi się, że tą książkę pożyczyłam. Muszę ją kiedyś tam sobie odzyskać. I te książki również Wam polecam. Bardzo fajne, przyjemnie, lekko się czyta. Tak jak mówiłam, ja nie lubię, słuchajcie, żadnych thrillerów, nie lubię horrorów czy jakichś takich ciężkich książek. Uwielbiam lekką, słuchajcie, tematykę miłosną, może być przygodowa. No tak, jak widzicie, Zmierzch, tam było trochę miłości, troszkę takiej fantastyki, ale jak najbardziej do przeżycia. Podobało mi się. No i w sumie co? Chyba jeszcze raz wrócę do tych książek. Tylko już niech miną te vlogmasy, słuchajcie. Niech miną święta, bo bardzo dużo przygotowań. No wiecie, jak to jest. Nagrywamy codziennie vloga. Staramy się ogarniać dom, sprzątać go, żeby na te święta było czyściutko i wysprzątane, no wiadomo. Chodzimy do pracy, robimy zakupy, trzeba przygotować wszystkie zakupy na święta, trzeba poszykować ciasta i takie tam różne rzeczy. No jest tego mnóstwo i także ten czas przedświąteczny dla nas jest bardzo, bardzo zabiegany jako osób nagrywających. Zresztą dla nienagrywających też, nie uaczając absolutnie, ale słuchajcie, hardcore niesamowity, żeby się wyrobić codziennie. To jest moje pierwsze podejście, jeżeli chodzi o vlogmasy. Nie jest źle, ale tak jak mówię, można było bardziej dopracować, można było bardziej przemyśleć każdy vlog, ale tak jak mówię, no jazda bez trzymanki. No i już noc, wieczór prawie tego dzisiejszego naszego vloga numer 11. I my tutaj sobie obabuliłyśmy, prawda, obydwie. Zabieramy się do spania, tylko Adusi się nie chce spać. I co to będzie? Co to będzie, Adusiu? Mama mi opowie bajkę, ja już wygonię z łóżka i ja już zasnę. Tak, Adusia uśnie i ja sobie przepełznę jak ta dżdżownica do swojego łóżka, tak? Moje słoneczko kochane. Tak. Zaświeciła sobie lampki, zobaczcie. I świecą. I dają nam takie cienie. Ram, ciam, ciam, ciam. Adusia, może nam opowiesz jakąś bajkę? Nie. Albo coś? Nie. 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 A wiesz, jeszcze nie, jeszcze by trzeba otworzyć ten kalendarz adwentowy. Bo No. zapomniałyśmy dzisiaj. Ups. Mama, mój. No i co, i co? Zapom Godzina zapom 10 tak, wieczorem. tak, tylko że zapomnieliśmy otwierać kalendarza. Tak, no to Adusiu, szukaj tą jedenastkę. Gdzie jest jedenastka, jedenastka? Jest jedenastka. Halo, ale to przecież mój prezent jest. No jak to? Adusia tu otwiera. Adusia tu otwiera kalendarz mój adwentowy. Ja, słuchajcie, włosy umyłam. Jutro z samego rana jadę do fryzjera farbować. Łoty! Nie spadnij, nie spadnij. W międzyczasie pokażę Wam, jakich używam perfum. Moje ulubione, must have, kochane, uwielbiane z firmy Avon. Zobaczcie, nie za bardzo widać. A co to jest? Nie wiem, paletka jakaś. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę. I w kalendarzu adwentowym mieliśmy coś takiego. Paletka, jak tutaj widać. Ale ja nie Tu. wiem, może rozpakuj córeczko, zobaczymy, co jest w Dobra. środku. Trzeba tu otworzyć, kochanie, wiesz? Okej. A ja skończę. Kochani, mam takie perfumki. Ładne. Uwielbiam. One się nazywają Eve Confidence Eve Avon. Widzicie? O, teraz ładnie widać. Przepięknie pachną, uwielbiam ich zapach, jestem wręcz nimi zauroczona. Jeszcze bardzo lubię
perfumy z firmy, nie wiem, one się nazywają Max. Max? Takie żółte i bardzo przypominają mi perfumy, które używałam w młodości. O, tutaj ładnie wyostrzyło. I też bardzo je uwielbiam. Kochani, i wracamy. Proszę, Adusiu, a co my tam mamy? Paletkę. Wow, zobaczcie. Są Jak, tutaj trzy błyszczyki. Raz, jaka dwa, piękna trzy, paletka cztery. cieni. Cztery błyszczyki, a tutaj są cienie. Tak, pokaż. Jakaś to firma, nie wiem. Barry Witch Makeup Obsession. Aż mi uszy Shadow Palette, renifera, Palette of aż mi uszy Fats. renifera ze strachu spadły. Aż ci uszy spadły? Ze O strachu. matko i córko! Ze strachu jedenastki. Szukaj tej jedenastki, Adusia, szukaj jedenastki, bo jeszcze co by nie przepadła dzisiaj czekoladka i żeby mogła ją zjeść, to jest mimo ta? że już jest Mama, dziesiąta to jest ta? wieczorem. Czy nie? Nie, córciu, jedenaście to pokaż mi, To jest ja dwa, ma. poszukam. To Dwie dwa? jedynki, dwie Dwie? jedynki, szukaj Dobra, dwie wiem, jedynki. wiem. Kochani, Wiem, przepiękna paletka cieni. O, zobaczcie, tak wygląda z lustereczkiem. O, jaka ja jestem piękna. Misiu, otwieraj misia. Także bardzo dziękuję Mikołajowi co w ty postaci możesz? Agatki. Ty otwórz. Ja O matko, ja nie umiem tego otwierać. I co jeszcze Wam chcę powiedzieć, póki ona nie uśnie? Proszę bardzo. A chyba się zejdzie trochę z tym spaniem dzisiaj. I co tam masz na tym? Gwiazd? Kokardka. Pokaż, pokaż, pokaż. Dobra, jest kokardka świąteczna, to sobie zacznę czytać dzisiaj tą książkę. Wigilia z nieznajomym, Natasza Socha. Oczywiście książka, którą dostałam w kalendarzu adwentowym. Ada, czy mogłabyś zdjąć już te rogi do spania? Nie. Tak, i zaraz się za nią zabiorę. Mam tutaj jako mini, mini lampeczkę. Zobaczcie, takie LED-owe światła. I zobaczymy, o czym ta książka jest i czy warto było ją dostać. Dostać na pewno, kupić, nie wiem, niekoniecznie. I co jeszcze? Aha, i słuchajcie, jadę i to do fryzjera. Będziecie ze mną, będziecie mi towarzyszyć. I zastanawiam się, czy blond, czy ombre. Jeszcze podyskutuję sobie z panią fryzjerką i... Jutro będzie new look, także będę wyglądać całkiem ja inaczej. Nie wiem, czy coś tam widzę. I wreszcie te włosy nie będą takie zaniedbane? No nie wiem. No jakieś takie, wiecie, takie odrośnięte. Kochani, tym akcentem z Wami się żegnamy. Dzisiaj to będzie już wszystko. Adusia idzie spać. Zaraz odbieram jej ten telefon, bo zobaczcie, już telefon pod kołdrą. I do zobaczenia jutro.